Najmłodsi piłkarze Zjednoczonych Gmina Bełchatów stawiają pierwsze kroki w ligowych rozgrywkach. Wystartowała bowiem Liga Okręgowa Młodzików D1 lub, używając innej nazwy, U13. Po trzech kolejkach, w których Zjednoczeni zanotowali dwie porażki i jedno zwycięstwo, tym razem podejmowali drużynę LKS-u Mierzyn. Nasi młodzi piłkarze pod okiem trenera Jarosława Łęgowiaka walczyli dzielnie, ale do przerwy przegrywali 0-1. Wynik sportowy jak na razie nie jest może rzeczą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą jest to, że z tygodnia na tydzień przybywa dzieci na treningach, zróżnicowanie wiekowe jest bardzo duże. Cieszyć się należy z tego, że również rodzice są jak najbardziej zaangażowani i pomagają tym swoim pociechom w dotarciu na trening, w dotarciu na mecz, wspierają ich duchowo. Bardzo duże zaangażowanie tutaj widzimy ze strony młodzieży, dzieci z gminy Bełchatów. Przede wszystkim widać, że tych dzieci jest dużo. Mamy całą drużynę, ale oprócz tego na ławce rezerwowej drugie tyle dzieci siedzi i czeka na swoją kolej, żeby wejść i żeby zagrać dla swojej drużyny. To jest bardzo pocieszające, że tyle, że takie duże jest zainteresowanie uprawianiem sportu, uprawianiem piłki nożnej w gminie Bełchatów. Mimo walecznej postawy i walki do samego końca nie udało się w drugiej połowie odwrócić losów spotkania. Zjednoczeni starali się atakować, ale nadziewali się na kontrataki i ostatecznie przegrali 0-4. W tym wieku jednak nie wyniki są najważniejsze, a możliwość trenowania i ogrywania się. Idealnie służy do tego obiekt w Emilinie, na którym grają wszystkie grupy wiekowe, w tym również seniorzy. To jest piękny obiekt, piękna murawa, ale trzeba iść do przodu. Z tego, co widzimy, Zjednoczeni mają bardzo duże szanse na awans do czwartej ligi. I powiem tak, nie zdradzę tutaj tajemnicy, iż rozmawiamy razem z radnymi o tym, aby na przyszły rok wprowadzić do budżetu projekt przebudowy tego obiektu w gminne centrum sportu i rekreacji. Centrum sportu, gdzie będzie boisko do piłki nożnej, duże boisko spełniające wymogi czwartej ligi, ale będzie też boisko do siatkówki, będzie plac zabaw oraz świetlica dla zawodników, ale też dla mieszkańców Emilina i Domiechowic, tak żeby nasi mieszkańcy z tych miejscowości mieli gdzie się spotkać, mieli gdzie porozmawiać, mieli gdzie zrobić sobie piknik i prowadzić życie wspólnotowe. Tak więc ten pomysł już jest. Będziemy go realizować i myślę, że w najbliższych latach będziemy w gminie Bełchatów cieszyć się z gminnego centrum sportu i rekreacji, z prawdziwego zdarzenia. Doszliśmy do wniosku z panem wójtem, że obiekt w Emilinie jest ładny, ale mógłby być jeszcze ładniejszy. Jest tutaj z pana wójta strony deklaracja, żeby stworzyć tutaj takie gminne centrum sportowo-rekreacyjne z większym boiskiem, które spełniałoby wymogi i kryteria już warunków czwartoligowych, bo nie ukrywam, że drużyna seniorów Zjednoczonych ma ambicje awansu w tym roku do czwartej ligi. Poza tym oprócz boiska chcielibyśmy, żeby tutaj było też boisko do siatkówki oraz teren zagospodarowany w ten sposób, aby nie tylko Zjednoczeni jako klub sportowy, klub piłkarski mógł z niego korzystać, ale również mieszkańcy z okolicznych miejscowości mogli tutaj spędzać wolny czas. Plany są więc bardzo ambitne i można się tylko cieszyć, że obiektów sportowych jest coraz więcej w naszej gminie.